My później to porozłączamy. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo, jeszcze raz duże brawa. Akurat
wiem, że tak wspólnie mieliśmy dwie próby. Myślę, że naprawdę, naprawdę dziewczyny bardzo ładnie dzisiaj zaśpiewały. Ale jest to ta jedna osoba, a dokładnie to jest mieszkaniec Humięty, który też przygotował piosenkę. Drodzy Państwo, za chwileczkę najpierw się przygotuję, ponieważ muszę pewną rzecz przełączyć i sprawdzić. Panią Lysenkę poproszę. Duże brawa. Ja tylko... Ratownictwa medycznego, kilka słów o jednostce w Krobi. Jednostka OSP w Krobi to jest największa jednostka ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu gostyńskiego. Jest wyposażona w 4 pojazdy, w tym 3 pojazdy gaśnicze. Macie Państwo okazję zobaczyć samochód gaśniczo-ratowniczy. Bardzo proszę strażaków o rozstawienie namiotu i pod namiotem będzie się odbywał taki krótki pokaz ratownictwa medycznego. Za chwileczkę będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, jak działa sprzęt ratownictwa technicznego. I ostatnim takim punktem na zakończenie to będzie punkt typowo dla dzieci. Będę miał okazję posikać sobie 6 dowódców. Tych dwóch druhów, którzy są ubrani tutaj w takie koszulki czerwone z napisem Pierwsza Pomoc, to druhowie, którzy należą do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Oni również posiadają przeszkolenie ratownictwa medycznego, na co mają stosowne certyfikaty. Bardzo proszę, druhowie, wystawcie sobie stół. Jednostka z Krobi wypożyczyła i przywiozła na dzisiejszy pokaz specjalny Phantom. Jest to korpus dorosłej osoby, na której można przeprowadzić resuscytację i wszystkie czynności krążeniowo-oddechowe za chwileczkę druhowie tutaj zaprezentują. Nie przedstawiłem się Państwu, moje nazwisko Duda. Jestem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również komendantem na miasto gminy Straży. Dziękuję bardzo. Sprzęt ratownictwa technicznego, który tutaj jest wyłożony, nie jest to wprawdzie cały zestaw, ale większość tego zestawu jednostka w Krobi pozyskała dosłownie tydzień temu. Nowoczesny rozpieracz kolumnowy dwustronnego działania. Tutaj mamy troszeczkę mniejszy jednostronnego działania. Za chwilę będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, jak działa ten sprzęt, jak to się sprawuje. Druhowie, druh Dawid Urbański, który jest mieszkańcem Krobi, podkreślam, Krobi, nie mylić.
I drugi, druh Mikołaj Duda zaprezentują tutaj młodszej części społeczeństwa, jak się wykonuje masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Także dzieci serdecznie zapraszamy tutaj pod namiot, żeby bliżej widzieć lepiej. Można spróbować samemu za chwileczkę. Jeśli nie zauważycie, możecie pytać tych druhów, oni są bardzo otwarci tutaj na wszelkie pytania. Do odkażania. No dalej, dobra. Dobra, dajcie mikrofon tutaj, ten druhów. No może być bez, bo to są dzieci. No to dobrze, druhowie są troszeczkę zestremowani, także ja będę mówił, co wykonują. Ale prośba, starsi proszę, żebyście troszeczkę szerzej stanęli, żeby te starsze osoby, chodźcie tutaj stawać, ale również okazja do tego, żeby poćwiczyć ze sprzętem, chociaż akurat w naszej jednostce tych okazji do wyjazdów takich techniczno-operacyjnych nigdy nam nie brakuje. Jednostka w Krowi ma około 100-120 wyjazdów rocznie, także plasujemy się tutaj w czołówce w powiecie gostyńskim. Bardzo proszę. Załóżmy, że doszło do jakiegoś zdarzenia nietypowego na drodze, ale może to być również zasłabnięcie na ulicy, w szkole, w kościele. Dużo takich sytuacji się zdarza i druhowie rozpoczynają. Rozpoczynają od sprawdzenia kontaktu z osobą poszkodowaną. Halo, halo, co się stało? Sprawdzają poprzez delikatne potrząśnięcie i zadanie pytania, co się dzieje. Już w tej chwili wiemy, że ta osoba jest nieprzytomna. Należy sprawdzić oddech. No to sprawdzamy. Sprawdzamy oddech. Tak, patrzymy, czy klatka piersiowa się unosi. Patrzymy, czy klatka piersiowa się unosi i czy czuć na policzku oddech. Ręce w taki oto sposób. Odpowiednie miejsce na klatce piersiowej jest to mniej więcej splot, dolna część splotu słonecznego. I rozpoczynamy ucisk. Tylko Łucy nie puszczaj, bo Łucja zaraz tego tak odusi, że kurczę, no zaraz. No ale... I po wykonaniu 30 takich uciśnięć następuje wdech. I drugi wdech. I następuje znów masaż serca. Masaż serca ma na celu przywrócenie krążenia w układzie krwionośnym, a sztuczne oddychanie przywrócenie oddechu. Są to czasami dwie nierozłączne rzeczy, ale może się i tak zdarzyć, że będzie się wykonywać tylko i wyłącznie masaż serca, ponieważ osoba poszkodowana będzie miała własny oddech. Jeżdżą na pokazy, ale z tego, co tutaj słychać coraz głośniej, ma być to również przedmiot w szkole. No akurat to za dużo by tej poszkodowanej osobie nie dało. Proszę mi wierzyć, że wykonywanie masażu serca nawet dla dorosłej osoby jest dość kłopotliwe. Jeśli ktoś nie ma wprawy, to będzie miał spore problemy. Dalej, spróbujemy. Klatka piersiowa musi się uginać od 3 do 5 cm. Czasami wydaje się, że jest to dużo, ale u dorosłej osoby nawet ucisk 7-8 cm nie spowoduje żadnych obrażeń większych. I mocniej, dalej. Nie bój się, tu samym ciałem teraz przybyć. Mocno. Tu. W tym czasie druhowie przygotowują się do pokazu ratownictwa technicznego, jak działa sprzęt ratownictwa technicznego. Dzięki tutaj.